Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest rektor Uniwersytetu Opolskiego, profesor Marek Masnek. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie profesorze, no lada moment rozpocznie się rok akademicki. No a w tej sytuacji, którą mamy, pandemicznej wciąż, jak będzie wyglądało nauczanie? Czy będzie na naszym uniwersytecie nauczanie hybrydowe, czy będzie tylko online, czy będzie może normalne? Sprawdził się scenariusz, który zapowiadałem chyba przed 2 albo 3 miesiącami, że zakończymy ten rok, który minął akademicki i rozpoczniemy nowy w takim samym trybie, czyli w trybie kształcenia hybrydowego, w dużym stopniu online, ale chcemy dostosować te wymagania czy rekomendacje GIS-owskie, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do naszych warunków. Będzie trochę taka forma mieszana. Nie chcemy stworzyć takiej sytuacji, w której student przychodząc na studia do pola jest pozbawiony jakiejś opieki, zaczyna swoją edukację od siadania przed komputerem, włączenia Teamsa, prawda, i słuchania wykładów. To nie tędy droga, tak uważam. Stąd ten model hybrydowy, powszechnie przyjęty w szkolnictwie na wszystkich poziomach, od szkoły podstawowej do szkoły wyższej, będzie obowiązywał. To jest o tyle ważne jeszcze, że jest kilka kierunków, w tym kierunek medyczny, gdzie jednak będzie trochę zajęć praktycznych, tak przynajmniej powinno być. Czy one się będą odbywały w normalny sposób? Mamy specjalne procedury na to przygotowane. Ja w połowie lipca wydałem zarządzenie, które reguluje sposób prowadzenia dydaktyki akademickiej w nowym roku akademickim, a dałem jednocześnie upoważnienia dziekanom wydziału do przygotowania takich warunków, regulacji prawnych, które dostosują ten model kształcenia hybrydowego do poszczególnych kierunków wydziałów. I to jest wydział lekarski szczególny, bo tam są zajęcia, tam są wykłady, tam są ćwiczenia, tam są zajęcia w wieloprofilowym centrum symulacji medycznej i są zajęcia kliniczne w szpitalach, zwłaszcza studenci 4 roku. No jak one będą wyglądały właśnie? Zachowaniem rygoru sanitarnego, to znaczy mówię o klinicznych zajęciach w małych grupach, 5-6-osobowych, w warunkach bezpieczeństwa sanitarnego, poprzedzone dostarczeniem materiału dla studentów przed tymi zajęciami. Studenci będą zaopatrzeni w takie specjalistyczne maseczki z tym takim filtrem N059, bez tego zaworu zwrotnego, płaszcze odpowiednie, rękawice. To wszystko, co obowiązuje lekarzy w takim trybie pracy w szpitalach. No dobrze, a studenci muszą gdzieś mieszkać. Jak wygląda sytuacja w akademikach? Czy akademiki działają w tej chwili normalnie, czy też są jakieś ograniczone, to znaczy czy będą działać normalnie, czy są ograniczone ilości studentów, którzy mogą mieszkać w akademikach? Jak działają biblioteki uniwersyteckie? Czy też to wszystko jest bardzo kontrolowane jakoś restrykcyjnie? No jesteś przed tym problemem, bo tak, Główny Inspektor Sanitarny wydał rekomendacje w tym zakresie. Taka rekomendacja GIS-owska mówi, że jeden student w jednym pokoju, prawda? Mamy prawie 3000 miejsc, więc nie do końca sobie możemy pozwolić na takie obłożenie miejsc studenckich, bo to by generowało straty dla domów studenckich. Na dzień dzisiejszy aplikację złożyło prawie 1400 studentów. W pierwszej kolejności będziemy kwaterować studentów pierwszego roku. Chcemy, żeby oni tu przyszli, przyjechali, zamieszkali w akademiku z zachowaniem tych warunków sanitarnych i zobaczymy potem, ile tych miejsc nam zostanie, jak się będzie rozwijała sytuacja epidemiczna, bo być może będzie tak, że rzeczywiście początkowo będziemy kwaterować jednego studenta do jednego pokoju, a jak będzie spadała liczba osób zakażonych, to zagrożenie opadnie, to będziemy dokwaterowywać w ramach potrzeb pozostałych studentów pozostałych lat. Na dzień dzisiejszy nie mamy takich ostatecznych rozwiązań w tym zakresie. Zresztą ministerstwo też nam niczego nie każe robić. Tutaj się odwołuje do autonomii uczelni. Mówi, rektorzy mają autonomię, uniwersytety mają autonomię, podejmują samodzielnie decyzje, ale też ponoszą odpowiedzialność za to wszystko, co robią. I tak my musimy powoli do tego się
przygotowywać. Czyli no, trochę wracamy mimo wszystko jednak do normalności, bo i akademiki będą działały i troszeczkę będzie tych wykładów praktycznych i spotkań z wykładowcami. Ale to dobre wszędzie, znak. Nie wszędzie. Chcę dodać rzecz następującą, że na niektórych kierunkach, na niektórych wydziałach myśmy dali zgodę na prowadzenie zajęć praktycznie tylko w trybie stacjonarnym. Tak jak to jest na przykład w Instytucie Historii, bo to jest budynek odseparowany, trochę położony na boku. Tam jest niewielka liczba studentów, to są roczniki 18, w tym roku jest 18 studentów. To nie widzę potrzeby, żeby wykład dla 18 studentów prowadzić online. Oni przyjeżdżają, są duże sale, 60-osobowe, jest zachowany dystans społeczny, co trzecia ławka siedzi student, przychodzi pracownik, prowadzi zajęcia. To niedużo tych studentów na kierunku historia, a jak rekrutacja wypadła w tym roku w stosunku na przykład do ubiegłego roku, do lat ubiegłych, czy jakieś kierunki były bardziej obstawiane przez studentów i jak tak to jest? Ja myślę, że ona nie odbiega, jeśli patrzymy na to tylko statystycznie od rekrutacji z roku ubiegłego. Na dzień dzisiejszy, dane z wczoraj, na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie dotyczące teologii, prawa i psychologii przyjęliśmy, a to było projekteczkami, prawda, bo student jest wtedy, nie jak zaloguje się, nie się opłata, jak przyjdzie do instytutu czy do działu nauczania, przynajmniej teczkę z dokumentami i świadectwo. Prawie 900 studentów z tego pierwszego modułu dawnego uniwersytetu i 370 studentów przyjętych na kierunki prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu. To są liczby bardzo zbliżone do tych, które były w roku ubiegłym. W tamtym roku myśmy przyjęli 2100 studentów na uniwersytet. Myślę, że w tym roku my wkrótce tę liczbę osiągniemy, do tego dochodzi, a ciągle jest zainteresowanie studiowaniem pielęgniarstwa, położnictwa, kosmetologii, fizjoterapii, około 2500 studentów. Oczywiście jest różne zainteresowanie różnymi kierunkami. A który kierunek najbardziej cieszy się zainteresowaniem w tej chwili? Oryginalnie, jak powiem, że medycyna, prawda? Chociaż w tym roku ta liczba aplikujących była mniejsza niż w roku ubiegłym. W tamtym roku aplikowała na medycynę prawie 4000 studentów, w tym roku 2600. To się powtarzało, to się powtarza od 4 lat, bo ci studenci stawiają, składają te wnioski w 4-5 uczelniach, prawda? Czyli Wrocław, Katowice, Opole, Kraków, tak objeżdżają pół Polski. Tak było to za pierwszym razem, kiedy to prawie 6000 studentów od Szczecina, Białegostoku, Rzeszów aż do Opola. Ta rekrutacja trwa zawsze najdłużej. Kiedy zamknie się rekrutacja w Katowicach, we Wrocławiu, w Krakowie, w innych uczelniach medycznych, wtedy my zamykamy. Tak najczęściej jest to trzeci tydzień października. A tutaj się nie obawiamy. W tym roku przyjmujemy studentów. Patrzę na ostatnie wyniki. Ostatni na liście 153 punktów. Panie profesorze, jeszcze jedno pytanie, bo myśmy mieli całkiem sporo studentów z zagranicy. Również z Hiszpanii, mieliśmy Erasmusa, trochę na uniwersytecie było studentów z Azji, z Ukrainy. Jak wygląda to w tym roku? Różnie. Sporo osób aplikowało. To nie znaczy, że będą studiowali. Myśmy najtrykalsze takie kierunek anglojęzyczny, w tym roku przyjęli chyba 50 aplikacji studentów. Irak, Iran, Bangladesz, Nigeria, Turcja, Cypr. Cały świat. Ale tak, nie wiem, czy oni dostaną wizy, to po pierwsze. I czy tu przyjadą? To są tylko aplikacje złożone. Studenci ukraińscy przyjeżdżają, choć mamy świadomość, że dla niektórych może być problemem przyjazd do Polski z uwagi na te obostrzenia po stronie ukraińskiej. My przyjmujemy studentów i wysyłamy studentów, a wysyłamy tych, jeśli mamy potwierdzenie uczelni przyjmującej, że oni są gotowi przyjąć tego studenta w ramach zawartej umowy. Jeśli nie ma takiej gwarancji przyjęcia studenta, nie wiem, w Sewilli, w Padwie,
to my go nie wysyłamy. Czyli, ale to podobnie jakby jest, podobnie jest z przyjmowaniem studentów za granicę. I jak to wygląda na chwilę obecną? Właśnie? Proszę? Jak to wygląda na chwilę obecną? Jest taka możliwość znowu? Czy... To jest bardzo dynamiczne. To są ciągle, wpływają dokumenty z biura Erasmusa. My ciągle akceptujemy wyjazdy i przyjazdy. Na dzień dzisiejszy, panie, powiem, ile osób, to dotyczy także wyjazdów erasmusowych pracowników naukowo-dydaktycznych. Mm-hmm. Erasmus to nie tylko ten moduł tak. studencki, też moduł pracowniczy. Inaczej wygląda sytuacja ze studentami. Mniej się boję o tych studentów, którzy są na drugim, na trzecim roku. No, na tym polega hybrydowy sposób prowadzenia zajęć, że prowadzący prowadzi zajęcia, ma przed sobą komputer i ten w Kijowie, gdzieś tam pod Lwowem, może się włączyć i uczestniczyć w tych zajęciach. To nie ma problemu. Nie wiem, jak będzie ze studentami lat pierwszych, chociaż sporo tych teczek już pływa. Więc niektórzy otrzymują zgodę, wyjeżdżają i będą naszymi studentami. W tamtym roku mieliśmy ich prawie, zagranicznych studentów, prawie 800. To była dość spora liczba, choć znaczna w skali całego w kraju miejscu, ta liczba będzie spadała. Właśnie głównie poprzez pandemię. No nic, to trzymamy kciuki za wszystkich studentów, za władze uczelni, żeby to ten nowy rok akademicki poszedł jak najlepiej. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę.